Pomocni i czcigodni bracia w kapłaństwie z ojcem przeorem, magnificencjo, szanowny panie rektorze, członkowie Wysokiego Senatu, szanowni panie, panowie, profesorowie, nauczyciele, akademicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, droga braci studencka, wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Z pewną nieśmiałością pragnę na początku dzisiejszej refleksji nawiązać do prawdy, której nauczanie jest niejako wpisane w paradygmat Uniwersytetu Ekonomicznego, każdej zresztą uczelni ekonomicznej, mianowicie do zagadnienia rachunku ekonomicznego. Wiemy, że jest on podstawowym narzędziem służącym do podejmowania wyborów ekonomicznych i uwzględnia się przy tym wiele czynników. Najpierw to, że są ograniczone zasoby pracy, kapitału, ziemi i że są w związku z tym różne alternatywy zastosowania tego rachunku. I dlatego stosuje się różne warianty obliczeniowe, analityczne, by umieć podjąć właściwą decyzję. I że przy podejmowaniu decyzji są możliwe dwa warianty. Ze względu na najpierw zasadę najmniejszego nakładu przy z góry określonym efekcie za pomocą rachunku ekonomicznego poszukuje się kombinacji, przy której nakłady potrzebne do osiągnięcia efektu są minimalizowane, a z drugiej strony stosuje się zasadę największego efektu. Przy z góry określonym nakładzie dąży się do maksymalizacji efektu i dochodzi do swoistej kombinacji obydwu wariantów celem podjęcia rozwiązania optymalnego, a wszystko dlatego, żeby zmniejszyć ryzyko związane z taką, a nie inną decyzją ekonomiczną, którą należy podjąć. I właśnie ta zasada rachunku ekonomicznego znajduje się jakoś w tle tej pierwszej postaci, jaka wyłania się z czytania pierwszego z fragmentu listu świętego apostoła do Galatów, do postaci Abrahama. W liście do Rzymian święty Paweł określił go, Abrahama, mianem ojca wszystkich wierzących. Nie ulega jednak wątpliwości, że wiara Abrahama od samego początku wiązała się z wielkim ryzykiem. Ryzykiem zaufania Bogu aż do końca. Zaczęło się to najpierw w rodzinnym chaldejskim Ur, z którego to Abraham na głos Boga wyruszył w nieznane, ufając jedynie obietnicy, że stanie się ojcem wielkiego narodu. Uwierzył, zaryzykował. Ale ta wiara była ciągle poddawana coraz cięższym próbom i coraz większym ryzykom. Najpierw wtedy, kiedy wydawało się, daremnie wyczekuje potomka. Konieczne ogniwo, by powstał z Abrahama wielki naród. I nie tracił tej wiary, mimo że w pewnym
wieku swego życia zdawał sobie sprawę. Ani jego osobiste, biologiczne możliwości, ani możliwości jego żony Sary nie pozwalają już na to, aby potomka mieć. I następnie, kiedy wreszcie urodził się Izaak, nadzieja, jedyna nadzieja, że jednak z niego wyrośnie wielki naród. Pan Bóg zażądał, aby on, Abraham, złożył swego synka w całopalnej ofierze na wzgórzach Moria. I Abraham, jak pisze święty Paweł, wbrew nadziei uwierzył w nadzieję. Uwierzył w to, że Bóg jest w stanie dokonać tego, co po ludzku niemożliwe. Jego wiara była ryzykiem aż do końca. Staje przed nami dzisiaj Abraham właśnie dlatego, że jawi się on jako figura naszej wiary. Zgodnie z tym, co słyszeliśmy w czytanym przed chwilą fragmencie listu do Galatów. Zrozumiejcie zatem, że ci, którzy polegają na wierze, ci są synami Abrahama. I stąd Pismo, widząc, że w przyszłości Bóg na podstawie wiary będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę: w Tobie będą błogosławione wszystkie narody. I dlatego ci, którzy polegają na wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który dał posłuch wierze. My wywodzimy się właśnie z tych, którzy nie na obrzezaniu, nie na znaku czysto cielesnym, nie na posłuszeństwie prawu Mojżesza polegamy, ale na ufności, że ci, którzy uwierzą do końca, będą zbawieni. I takim właśnie przewodzi Abraham i dla takich jest on ojcem wiary. Drodzy siostry i bracia, w dziejach Kościoła jednakże, a dokładniej w dziejach kultury europejskiej, co jakiś czas pojawiały się postaci, które chciały uzasadnić wiarę rachunkiem ekonomicznym, argumentacją, że po prostu opłaca się wierzyć. I wśród takich postaci najpierw należałoby zapewne wymienić jednego z twórców nowożytnej nauki, żyjącego w pierwszej połowie XVII wieku, Blaise Pascala. To on jest twórcą słynnego zakładu. Zakładu na zasadzie orzeł albo reszka. Bóg jest albo go nie ma. Trzeba się zakładać. To nie jest rzecz dobrowolna. Zmuszony jesteś, by do tego zakładu podejść. I problem, co wybierzesz? Zastanów się. Skoro trzeba wybierać, zobaczmy, w czym mniej ryzykujesz. Masz dwie rzeczy do stracenia: prawdę i dobro. I dwie do stawienia na kartę: swój rozum i swoją wolę,
swoją wiedzę i swoją szczęśliwość. Twoja zaś natura ma dwie rzeczy, przed którymi umyka: błąd i niedolę. Skoro trzeba koniecznie wybierać, jeden wybór nie jest większym uszczerbkiem dla twego rozumu niż drugi. To punkt osądzony. A twoje szczęście? Zważmy zysk i stratę, zakładając, że Bóg jest. Rozpatrzmy te dwa wypadki. Jeśli wygrasz, zyskujesz wszystko. Jeśli przegrasz, nie tracisz nic. Zakładaj się wtedy, że Bóg jest, bez wahania. A wszystko dlatego, że jeśli rozum, według Pascala, nie daje nam jednoznacznego argumentu ani na rzecz istnienia Boga, ani na rzecz Jego nieistnienia, to w grę powinna wchodzić ludzka szczęśliwość. Jest zatem do wyboru między tym szczęściem, które daje świat i krótkie nasze życie, i jest szczęście, które będzie trwało wiecznie, jeśli Bóg jest. I wobec tej nieskończoności wiecznego szczęścia po prostu trzeba w imię tej szczęśliwości wiecznej postawić na to, że Bóg jest. Bo jeśli jest, a my będziemy żyli tak, jakby On był, to będziemy obdarzeni życiem wiecznym. Opłaca się zatem postawić na Boga. Ryzyko jest zdecydowanie mniejsze. Rachunek ekonomiczny jest tutaj jednoznaczny. I podobna argumentacja miała miejsce także w czasie dyskusji, jaka w latach 20. miała miejsce między dopiero co nawróconą na chrześcijaństwo Edytą Stein, a jej przyjacielem, wyrosłym z katolicyzmu, ale przyjmującym postawy agnostyczne, Romanem Ingardenem. W liście z 20 listopada 1927 roku Edyta Stein tak pisała do Ingardena: nie trzeba, byśmy aż po kres naszego żywota szukali dowodu prawomocności doświadczenia religijnego. Konieczne jest jednak, byśmy opowiedzieli się za lub przeciw Bogu. Tego się od nas wymaga. Zdecydować się, nie otrzymując w zamian kwitu gwarancyjnego. Oto jest wielkie ryzyko wiary. Droga wiedzie od wiary do oglądu, nie odwrotnie. Ten, co jest zbyt pyszny, by się tą wąską furtką przeciskać, pozostaje na zewnątrz. Ten jednak, kto przedostaje się na drugą stronę jeszcze za życia, dociera do wciąż pełniejszej jasności i doświadcza dowodu maksymy credo ut intelligam. Wierzę, abym jeszcze lepiej mógł rozumieć. Tam, gdzie brakuje własnego doświadczenia, trzeba odwołać się do świadectw homines religiosi, ludzi religijnych, a tych wszak nie brakuje. Najbardziej wymowne są w moim odczuciu świadectwa mistyków hiszpańskich, Teresy i Jana od Krzyża. Zarzucano Pascalowi, że w gruncie rzeczy wiara dla niego jest sprawą czysto ekonomicznego rachunku.
swoistego wyrachowania i mniejszego ryzyka. Ale trzeba zrozumieć, on ten dowód swoisty na istnienie Boga nie dał dla siebie samego. On już wierzył. Natomiast zdawał sobie sprawę z tego, że są ludzie, którzy żyją tylko na poziomie ekonomii, ówcześnie libertyni. I trzeba dla nich znaleźć zrozumiały dla nich argument. Podobną postawę zajmowała Edyta Stein wobec Ingardena, dla którego liczyła się przede wszystkim czysta logika. Ale zarówno życie Blaise Pascala, jak i Edyty Stein wskazują, że wiara, ta prawdziwa, na wzór Abrahama, to nie wiara wynikająca z ekonomii. To jest doświadczenie łaski. I o tym, gdy chodzi o Pascala, dowiedzieli się jego najbliżsi już po jego śmierci. Otóż, porządkując jego osobiste rzeczy, w kaftanie, który nosił codziennie, usłyszeli jakiś szelest. Rozpruli kaftan i zobaczyli, że w nim jest papier złożony na cztery, a w środku pergamin też na czworo złożony. Zarówno papier, jak i pergamin noszą szczególny zapis niezwykłego doświadczenia o charakterze mistycznym. On chciał z jednej strony zachować dla siebie tajemnicę tego doświadczenia, a z drugiej strony wystarczyło dotknąć kaftana, by szelest pergaminu i kartki przypominał, co przeżył. To, co przeżył, przeszło do historii kultury europejskiej, nowożytnej, jako tak zwana pamiątka. Zaczyna się ona następującym zdaniem. Roku Pańskiego 1654, w poniedziałek 23 listopada, w dniu świętego Klemensa. Od około godziny 10:30 wieczorem do około pół godziny po północy. Ogień. Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, a nie filozofów i uczonych. Poznałem Cię, Boże. Radość, 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 łzy radości. To jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego Boga prawdziwego i tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa. Także gdy chodzi o Edytę Stein, przeżyła noc nawrócenia. Była już bliska chrześcijaństwu. Widziała, że niektórzy z jej przyjaciół, ale także profesorów, w obliczu tragedii I wojny światowej szukali sensu życia dla siebie i stawali się chrześcijanami. Była na progu pewnej decyzji, którą musiała podjąć. Podobnie jak jej przyjaciółka Jadwiga. Razem
udały się do domu tej Jadwigi Malcius. Razem pracowały w ogrodzie. Razem wieczorem toczyły długie dyskusje ideologiczne, ideologiczne. Aż pewnego wieczoru wzięła, jak pisze, na chybił trafił jedną książkę z ogromnego zbioru, księgozbioru swojej przyjaciółki. Była to autobiografia świętej Teresy z Awila. Czytała ją całą noc. Rankiem stwierdziła: Das ist die Wahrheit. To jest prawda. To jest prawda o Bogu, który objawił się nam w Jezusie Chrystusie. To jest prawda o zbawieniu. Kilka miesięcy później przyjęła chrzest w Kościele katolickim. Stała się niezwykłym świadkiem wiary, aż po swoje męczeństwo w dniu 9 sierpnia 1942 roku w komorach gazowych w Auschwitz. Kiedy Jan Paweł II był tutaj w Krakowie po raz pierwszy jako papież, 10 czerwca 1979 roku w swojej programowej niejako homilii stawiał następujące pytanie. Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, odpowiadał, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi nie. Ale pytanie zasadnicze. Czy wolno? W imię czego wolno? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć nie temu, czym wszyscy żyliśmy przez 1000 lat? Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło? Rozpoczynamy nowy rok akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Rozpoczynamy Eucharystią. Rozpoczynamy tym rozważaniem, prosząc Boga o światło dla nauczycieli, wykładowców tej uczelni, aby przedkładając swoim studentom zasady życia ekonomicznego, pokazywali jednocześnie, że człowiek to nie tylko homo economicus, to nie tylko rzeczywistość czysto ekonomiczna, że w nim rozgrywa się także dramat wiary, że trzeba być ciągle otwartym na to, co Bóg mówi, pokazując nam nieustannie ludzi, którzy zawierzyli Bogu do końca i którzy przez to stali się nadzieją dla innych. Jak Abraham, jak Blaise Pascal, jak Edyta Stein, święta Teresa Benedykta od krzyża.